Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. To jest nowe auto w grze, nie? No, nie było go wcześniej. Przynajmniej ja go nie miałem w garażu. Renault Sport. Pojeździłbym sobie czymś takim. Ja lubię właśnie takie małe... Małe buciki. Naprawdę wygląda to ciekawie. Takie samochody dostarczają dużo wrażeń na zakrętach, zwłaszcza małe. Chodźmy sobie do Forza Vista i zobaczmy. 16 rocznik? No właśnie... tak, 16, okej. RS16 i też 16 rocznik, ale nie byłem pewny. Okej, no to chodźmy do chaty, zobaczmy, co ten samochód w sobie ma. Czy dużo mi zajęło przyzwyczajenie zmiany biegów w Forzie w samochodach sportowych? Tak jak pamiętasz, w realu jak to się robi? Mówię, no w Forzie zmienianie tych biegów jest... dużo wybacza, nie? Możesz sobie sprzęgło do połowy cisnąć, do 1/4. Do końca nie ma to znaczenia. Nie będziesz miał jakiejś kary z tego powodu, nie? Po prostu zmieni ci się bieg i tyle. W rzeczywistości nie jest tak różowo. Jest bardzo podobnie, tak? Moim zdaniem jeżdżenie w Forzie Horizon na kierownicy i zmienianie manualnie biegów szkodzi twoim nawykom, które wyrobiłeś sobie w rzeczywistości. Nie, bo tak jak mówiłem, no możesz źle pozmieniać, o kuźwa, możesz źle pozmieniać te biegi. Patrzcie, jakie mamy tutaj dziwaczne wloty na dachu. Okej. To jest, co powiecie na to? Nie, to są wloty? Co to jest? Czekaj, dobra, zamontujemy to, zobaczymy co... Przybliżymy sobie zaraz widok i zobaczymy, o co chodzi. Wiecie co, nie wiem, ten samochód mi do czego pasuje? Do rajdów chyba, ale asfaltowych czy szutrowych? Czy to są lampy? Nie, no to nie są lampy. Tam jest jakiś taki myk, że można to zamknąć. Mi by patrz, to pasowało do rajdów to auto. Jest w klasie B, także nie jest jakieś super. Okej, jakieś dystanse. Dobra. Słapy. W standardzie mamy 2.0 silnik. 270 koni mechanicznych, ale 1200 kg wagi. To jest fajna waga. Jak na takiego bucika. Widać tutaj turbo dziurę, ale nie dużo, nie? Bo nie ma jakoś mega dużo mocy. Można zrobić swapa na co? Na 1.6. No to ja bym został przy tych 2 litrach. Dawaj jakieś rajdowe zawieszenie i zrobimy rajdówkę z tego. Tam nawet były jakieś chlapacze do tego auta. Pyk. Wiecie co ja bym chciał w Forzie, żeby było? Że jak montujesz sobie klatkę bezpieczeństwa, to przy okazji wizualnie chociaż, żeby na przykład tą kanapę z tyłu, żeby ci wywalało, żeby ta deska rozdzielcza była taka bardziej rajdowa, a tu zobacz, tutaj taki super rajdowy samochód, a w środku mamy całą tą deskę rozdzielczą, wszystkie wiesz, dywaniki, nie dywaniki i te inne sprawy, nie? Fajnie by było, jakby można było to wywalić. Dobra, dajmy sobie tą klatkę, no. Właśnie nie zbadałem tego, jaki to ma wpływ w tej grze na prowadzenie auta. Czy ma jakiś wpływ, czy nie ma? Ta klatka bezpieczeństwa niby ma usztywniać. Ale cholera wie, czy to w tej grze ma znaczenie? Na pewno klatka bezpieczeństwa dodaje wagę. Czy mamy tu jakieś dodatkowe dźwięki? O, dodali coś. Dobra. Standardowy silnik wymaksujmy. Na co to ma napęd? Na przód? Na tył? Chyba... Strzelam, że na przód. Zaraz zobaczymy. Dajemy turbo. Pojedyncze. Pojeździłbym czymś takim, serio mówię. Dobra. Dobra, napęd. Na przód mamy. No to by pasował napęd na 4 buty, nie? To by była konkurencja dla Toyoty Yaris Gazoo Racing. Podoba mi się oklejenie tego samochodu, takie minimalistyczne. Może, ja wiem, chyba nie rajdowe, nie? Nie ma takich marek tutaj i tak dalej. Na górze napis Renault Sport. Dobra, musimy ten samochód jeszcze przejrzeć sobie. Fajnie wygląda w tym rzucie, nie? Tak nawet ciekawie. Mi się z wyglądu podobają francuskie samochody. Jak jest klatka bezpieczeństwa, to odrobinę inaczej w pościg wchodzi, tak? O, ciekawe.
Ciekawe, czy to właśnie odrobina nie wynika z jakiegoś placebo, czy faktycznie jest trochę inaczej. I teraz chodźmy do Forza Vista. Tak to wygląda. No i zobaczcie, tutaj jest cała deska rozdzielcza. Fotele są, widać, że wyścigowe, nie? Chyba nawet kubełkowe. A, ale tutaj mamy, tak, to są kubełkowe fotele. To jest jakaś taka faktycznie wersja rajdowa tego auta. Mamy tutaj, widzicie, te takie pasy charakterystyczne. Z tyłu mamy miejsce na jakiś zestaw naprawczy rajdowy. Fajnie to wygląda. I zobaczmy w środku. No i właśnie, tutaj nie można chyba podejrzeć, jak to jest z tymi wlotami na dachu. Ale my zaraz to sprawdzimy. Weźmy sobie tryb fotograficzny. One są kuźwa, co to jest? To chyba nie są wloty. Ktoś tutaj napisał na czacie, że to są aerodynamiczne rzeczy, tak? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Hamulce, tak? Aero, okej. Okay. Tylko, że one są cały czas otwarte. Myślicie... No nie wygląda... Kurde, nie wiem. Serio nie wiem, jak to ma działać. Czy tu jest jakiś taki malutki siłowniczek, który to podnosi albo opuszcza, tak? Dziwne. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, no. To nie jest klima? Chyba nie. Napęd naprzód, no może być ciekawe. O, chata. A łatwo traci trakcję. Za wąski kapeć chyba dałem. A nie wiem, czy dało się dać lepszy. I zostawiłem tą konfigurację zrobioną przez twórców gry. Bo wydaje się, że jest zrobiona tak, aby ten tył nam za bardzo nie latał. Nie dałem tutaj żadnego spoilerowania, a samochód nie jest jakiś podsterowny. To jest dosyć ciekawe, jak na samochód z napędem na przód. No, to chyba kwestia tego tuningu. Fajnie to zrobili, przyjemnie się jeździ. Ja powiem tak. Jak jesteście zajarani wyścigówkami, to musicie sobie kiedyś kierownicę sprawić. O, będziecie sobie po prostu tak jak ja jeździć bez celów. Nie będą was obchodziły kredyty, maksowanie samochodów, żeby każdy miał 1000 koni. Tylko po prostu będziecie chcieli sobie takim gównem, o, jak to, pojeździć. Bez większego celu, po prostu po mapie. Jest to mega, mega przyjemne, naprawdę. Ty, ale dziwne. Zobaczcie, same, żadnej różnorodności. Jakby nawet tyle... Nie wiem, o co tu chodzi. Trzeba by było tu jeszcze trakcję poprawić, co? Ładnie tu wszedł w zakręt.
Ej, dziwnie wygląda, jak się z tyłu na ten samochód patrzy i ma te takie podniesione te, nie? Ej, podoba mi się ten samochód, kurczę. Fajne są te renówki, nie?